testujemy maszynę do puszek. Mam tutaj odkładane puszki. Mam udka z kurczaka. Powinno mi być tutaj 8 puszek. Ułożymy. Zobaczymy, czy to są duże udka. O, tutaj dwa udka starczają, widzę. Na tą. Ja lubię garaletkę, więc nie dodaję nic więcej. Nie wiem, czy tutaj trochę chyba mało. Zobaczmy. Może też dołożymy troszkę. To chyba za dużo. Zaczyna się to się sprawować. Pierwszy raz robię, więc nie jestem pewny, czy tak wystarczy, czy leć trochę więcej, ale przynajmniej myślę, że tutaj to będzie spoko. Ten rad przeczyścić. I to za chwilę po przeczyszczeniu te randy. Zobaczymy, ile mi tutaj ich wyjdzie. O, tu duże łódko było. Z papierkiem. Chyba za mało puszek co naszykowałem. Myślałem, że później... Chyba to... Chyba za mało. Najwyżej część sobie zrobię inaczej. Jakiejś funi. Upiekę. Na zwykłej soli, więc mogą być pieczone. Zdecydowanie za mało. Puszek wziąłem. Może dokładam, gdzieś tutaj jest mniej. Tutaj tak starczy. Starczy. A, z tym coś nagle zrobię. Jedna puszka. Z braku. Trudno się mówi. Umyję ręce. To tylko jak papieru umyję ręce. Przetrę to. Rant. Żeby nic tutaj nie było. To bym chyba coś dorzucić. Dzięki. Za dużo. Majeranek się powstał. No i zobaczymy najlepsze.
zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ja to tak pomału zrobię, docisnę, włączę. Pierwsza rurka. I zobaczymy. Wygląda na zapięty. Idziemy drugą. Przydałoby się jakieś mocowanie wymyśleć, bo jednak na starowym stole to się trochę rusza, ale wygląda, że jest spoko. Ja sobie powyłączam, bo przy nagrywaniu tutaj jesteśmy. Sobie pojedynczo porobię. Okej. Wychodzi to całkiem spoko, moim zdaniem. Zobaczymy, jak to zrobię. Jeszcze przede mną projekt etykiet. Jak będziecie mieli ją przyprawioną, przytwierdzoną do stołu, to można być może szybciej robić i nie wyłączać, tylko do góry, na dół tak włożyć. Ona tu wchodzi ładnie, ale ja mam luźno, więc wolę tak ostrożnie. Taką zamykarkę i puszki możecie kupić w sklepie Dot i at home. Dla członków naszej grupy jest przydziany rabat 5% z tego, co pamiętam. I tak to bierze i wygląda. Jest całkiem spoko, jestem mile zaskoczony. Zobaczymy, jak je sparzę. Teraz je wrzucam do szynkowaru i jak się zagotuje woda, to będę gotował 3 godziny. To tyle. Dzięki i do usłyszenia. Can I have one of these? I haven't had one yet. Thank you. Studzimy już konserwy. Mamy tu puszki gotowe. Otworzymy jedną i zobaczymy, jak wyszła. Wyszła tak. Jest płyn, bo jeszcze nie ostygła za bardzo. Jak się schłodzą, to będzie daleka. Mogłam dać trochę żelatyny na górę. Ale weźmy sobie tutaj widelczyka. Powiem wam, że smaku super. Tylko muszą sterzyć jeszcze. Do leczki muszą.